Siema widzowie, tutaj Spartiatix znowu. O kurde. Nie sądziłem, że pojawię się jeszcze na tym kanale, ale YouTube oszalał. Widzicie po tytule, po miniaturze, po czymkolwiek. YouTube zwariował i po prostu zmienił swoje zdanie. I teraz może zacznę od początku. Spartiatix! A i zostaw łapkę w górę pod tym filmem, żeby doszło do jak największej ilości widzów. Filmów nie było miesiąc, nie wiem czy to gdzieś dojdzie. Zobaczymy. Może zacznę od początku, dla tych, co nie widzieli. YouTube rzucił się na mnie jakiś miesiąc temu, myślę, czy kiedy ja tamten film stawiłem, bo tamten film w sumie stawiłem ile? Parę dni po tej całej sytuacji, zaraz wam powiem czemu parę dni, ale YouTube oszalał i zablokował, dał mi bana za filmik sprzed 5 lat. Widzicie tutaj tytuł tego filmu i powód i tak dalej, że tam był terroryzm, tutaj, o, sorry. Tutaj był powód tego filmu, terroryzm, jakieś gówno generalnie, rzucili się na mnie, powód był jaki? Powód to był żart o szachach, pewnie widzieliście tamten film, widziałem, że dosyć daleko dotarł ten film, o dziwo, myślałem, że YouTube jak wyłączył mi monetyzację, co zrobił poza tym, że dał mi bana za terroryzm jakiś, to jeszcze zdjął monetyzację na zawsze, zaraz to wszystko powiem. No to myślałem, że już film nie dotrze, że już nie ma sensu, ale jednak taka informacja, wydaje mi się, że między sobą dawaliście ten film i po prostu poszedł sam z siebie przez was, przez widzów, także dzięki wam za to. No i potem już zaczął się jakoś nawet wyświetlać, bo niektórzy pisali, że nie mają ty suba, im się wyświetlił i tam szkoda, że kanał się pieprzy, chociaż mnie nie oglądali, ale widzą, że mi smutno, ta, sranie w banie, chociaż było mi smutno, ale założyłem nowy kanał, 10 000 subów dobiliśmy, nawet nie wiem, on ma 2 tygodnie, 1,5 tygodnia, także fajnie się odbudowywało to wszystko. No ale widzicie, to był taki skrót szybki tego... Za co dostałem bana, widzicie tytuł, terroryzm, żart o szachach powiedziałem. Już oficjalnie chyba mogę ten żart powiedzieć, ale wolę go nie mówić, bo nie wiadomo co się stanie, ale generalnie chodziło w tym żarcie o to, że było dwóch przywódców. Jeden był z Ameryki, drugi z kraju, w którym Ameryka stacjonowała często z wojskiem i po prostu jeden drugiemu zbił w szachach, powtarzam, wierzę, w szachach. Żeby się YouTube nie pomylił, bo nie wiem, czy jeszcze ludzie w YouTubie pracują, czy już tylko maszyny, które patrzą tylko na słowa. Ciężka sprawa. Ale no, i generalnie YouTube robi ze mnie... O kurde, sorry widzowie, nie ta scena. Chciałem Rui pokazać. YouTube robi ze mnie generalnie debila, bo wtedy przy ostatnim filmie nie pokazałem wam rozmowy z supportem i teraz sobie myślicie co, wyłączył mi YouTube na tydzień monetyzacji, żebym dymy zrobił. Nie. Uznałem tak, mam to w dupie. Pokażę swoją rozmowę z supportem i tyle. Ale tutaj, wszystko zaczęło się od tego. Patrzę sobie, miałem wstawiać skrót na nowy kanał z mojego występu w Be Loud. Jak ktoś nie wie, to tam byłem, fajne miejsce, zaprosili mnie, wystąpiłem, pewnie jutro wstawię, to sobie zobaczycie, jak nie widzieliście. I patrzę na maila i zamiast wstawić film o Be Loud, wstawiał ten film. Przywrócili mi monetyzację na kanale, bez żadnego słowa, bez niczego, po prostu patrzę na mail, przywrócona monetyzacja, nic nie powiedzieli. Nie powiedzieli, że pomyliliśmy się, nie powiedzieli, że przepraszamy w ogóle, po prostu. Wchodzę, o, siema, masz dupę i się wal na łeb. Także pokażę swoją rozmowę z supportem. Tutaj nie będę czytał wszystkiego dokładnie, jak będziecie chcieli sobie przeczytać, to po prostu pauzujcie sobie na screenach. Ale tutaj generalnie było tak, że wlazłem do supportu i tam się pisze w takim okienku jak na Facebooku na start. I jeżeli jest jakaś poważniejsza sprawa, to wtedy na mailowo to idzie i żeby ktoś z supportu się kontaktuje z zespołem YouTube'a, który analizuje to podobno. No i także dostałem tego maila, żeby nam to analizować i chwilę później, to jest tego samego dnia? Tego samego dnia, tylko wieczorem dostałem, że to roszczenie o ten żart o szachach jest poprawne i ludzie, powtarzam, że według nich to ludzie sprawdzali, uznali, że to jest prawdziwe, że powinienem mieć bana za to i demonetyzację do końca świata i jeden dzień dłużej. Ja się tu zapytałem, że w mailu było, że na 3 miesiące monetyzacja, więc o co tu chodzi, czy jest możliwość, że wróciła szybciej, czy w ogóle wróciła. Oni mi tu napisali, że jak to na 3 miesiące, jak to ma być na zawsze, bo jesteś w dupę terrorystą.
No to i napisali, że to przeanalizują i dadzą znać. Potem chwilę później napisali, że to jest na zawsze i załknij mordę, nie denerwuj mnie nawet, jesteś terrorystą. No nie mogę, za często mówię to słowo i zaraz mnie znowu zdemonetyzują, ale bo mi wróciła ta monetyzacja, ale dobra. A, i że będę mógł przesyłać filmy za 2 dni, no tak, bo tam była blokada na ileś dni, a potem mogę wstawiać filmy, ale już bez monetyzacji, tak jak wstawiłem ten film pożegnalny. No, także tak to wygląda. Co to jest? A, i że za to naruszenie jest do końca życia, nie na 3 miesiące, znaczy do końca kanału, że już nigdy nie przywrócą, nie na 3 miesiące. Także trochę leję wodę, ale no widzicie, rozmowa z supportem tak wygląda. Chłop mi wysyła link do artykułu Google i mówi, że na tym się opiera wszystko. A tak naprawdę na niczym się to nie opiera, bo nikt nie wie, jakie są te działania. Skoro przywrócili mi bez słowa. Tu oczywiście napisałem historię o tym, że tam dbam o to, że w filmikach nie było czegoś. N-word kiedyś był na filmie. YouTube to jest duża część mojego życia. Wiadomo, widzowie, starałem się. Ostatnia karta, jak chcecie, to sobie przeczytajcie to. Ostateczna karta wyciągnięta, wiadomo. Niestety powiedzieli, że zamknij mordy, śmietniku, nic nie robimy. I tu jeszcze dla jaj chłop nie opluł z supportu. I spytał, jak oceniam ich usługi. Także fajnie. Tak wyglądała moja rozmowa z supportem. Jak widzieliście, napisali mi oficjalnie, że ludzie, którzy zajmują się kanałami, youtuberami, uznali, że ja nie mogę mieć monetyzacji, ponieważ nawołuję do terroryzmu. Tak jak widzieliście. Po czym miesiąc później zdejmują mi wszystkie bany, jakie nałożyli za to, włączają monetyzację i wysyłają jedyne co to maila, że mogę zarabiać na filmach. YouTube zwariował. I moja teoria jest taka: nie sprawdzali tego ludzie. Żaden człowiek nawet nie spojrzał na mój film. Tak mi się wydaje. Po prostu algorytm wyłapał słowo. Wiadomo jakie, tam o wieżach i tak dalej. Algorytm wyłapał te słowa, sprawdził to i żaden człowiek tego nie sprawdził. Po prostu. Po prostu. Uznali, że to jest zapisane i tyle. I teraz dopiero, bo wiem, z tego co wiem, dużo ludzi dostało takie roszczenie, nie tylko z Polski, chyba też z zagranicy. I wydaje mi się, że teraz dopiero ludzie z YouTube'a zaczęli oglądać te filmy i patrzeć, czy naprawdę on jest terrorystą? Czy może jednak to był tylko żarcik, za który nawet nic nie możemy zrobić? Także tak to wygląda. Bo w ogóle śmieszy mnie jedna rzecz, to powiedziałem w tym streamie Bilout, że ja założyłem ten kanał Spartiatics 2 i po chwili, tam po paru dniach włączyli mi na monetyzację. I teraz wyobraźcie sobie, jaki jest YouTube. Wyobraźcie sobie, że ktoś na jednym kanale nawołuje do terroryzmu. Wyobraźcie sobie, że ktoś naprawdę to robi. A na drugim kanale powiedzmy prowadzi, że sobie gra w gry, w CS-a na przykład akurat i gra terrorystami, podkłada bomby w CS-ie, CSGO, fajna gra na Steam. No i wyobraź sobie, że na jednym kanale nawołuje do wiadomo czego, a na drugim gra w gry. I tu nie może zarobić, ale tu może, bo gra w gierki. Człowiek, który jest, no nie muszę mówić, chore. YouTube jest straszliwy, same boty i algorytmy to wyłapują ludzi, tam praktycznie wydaje mi się nie ma. Ja nawet nie wiem, czy ja z człowiekiem pisałem tak naprawdę, czy to po prostu bot mi odpisywał, bo teraz są tak zaawansowane boty, które odpisują, że ciężka sprawa. Wydaje, no to już jest 50 na 50. Ale no, i teraz, co teraz? Możecie zapytać. Myślę, że wrócę na ten kanał, no bo jednak jest 120 subów, na nowym kanale jest 10. Dziękuję wszystkim, którzy tam zasubskrybowali i oglądali. Ja tam wstawiałem parę filmów do przodu, ale wszystkie miały żółtego dolarka i YouTube i analizował, czy mogę na nich zarabiać, dlatego tam jest przestój. Ja tam kilka filmów wstawiłem, po prostu wstawię je na nowym kanale. Myślę, że też wstawię film z oglądania shotów na nowy, na stary kanał, na ten, co tutaj jest, bo jest zarąbisty, fajne shoty, a tam ma 10K wyświetleń. Szkoda, żeby do większej ilości ludzi to nie dotarło, bo fajna rzecz. A tam go po prostu dam do prywatnych, może nie wiem. Sorry, widzowie, bo bekać mi się chce. Patu zwrócił. Także no, myślę, że wrócę na ten kanał. Zobaczymy, jak będzie z zasięgami po tym banie, po tej demonetyzacji, po wszystkim. I tyle, i zobaczymy.
Ale dziękuję każdemu. Zapraszam na SpartanX Live, zapraszam na SpartanX Shoty. Tam jeszcze dwa dodatkowe kanały moje. Trzeba dodywersyfikować, bo widzicie, co się dzieje. Ktoś uznaje, że z Jaradzie jestem terrorystą, potem uznaje, że nie jestem. No i tyle. Zobaczymy, czy w ogóle... Słyszałem, że jest coś takiego też na YouTubie, że jak ci się dopieprzą do czegoś, do ciebie, to mogą ci siano oddać za demonetyzację czasową, czy coś takiego. Zobaczymy, czy mi oddadzą siano. Najwyżej wam powiem, czy mi oddali, jak oddadzą za ten miesiąc wyłączenia reklam. Wiadomo, że to nie jest jakoś dużo, mówiłem, że dużo z tego kanału nie mam, ale jak mogę w nos youtubera, znaczy youtuba frajera, żeby chociaż siano od nich trochę wyciągnąć, to nawet grosz się liczy, byleby wygrać z frajerstwem na YouTubie. Także to tyle. Dzięki, że jesteście, dzięki, że nie opuściliście, dzięki, że subskrybowaliście nowe kanały. Powoli się tam ten kanał nowy rozkręcał, fajnie. Dzięki za to, widzowie. Nie wiem, co z tym kanałem drugim będzie. Myślę, że na razie tam nie będę wstawiał. Pomyślę, czy tam coś zacząć wstawiać za jakiś czas. Może go do czegoś wykorzystam. Na razie wracamy na tym. I tyle. Dzięki wielkie, że jesteście. Serce dla was. Wygraliśmy już. Myślę, w koniec wojny. Wracamy. Siema. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę!